Czy masz świadomość? Błędem jest sądzić, że jakakolwiek innowacja technologiczna przynosi tylko jednego rodzaju efekty. Każda technologia jest zarazem ciężarem i błogosławieństwem, nie albo albo, lecz tym i tym jednocześnie. W wiekach średnich ludzie bez względu na wszystko wierzyli w autorytet religii. Dziś wierzymy w autorytet naszej nauki, też bez względu na wszystko. W miarę wzrostu ilości dostępnej informacji, mechanizmy kontroli ulegają nadwyrężeniu. Potrzebne są dodatkowe mechanizmy, które pomogą nam uporać się z nową informacją, ponieważ same są urządzeniami technicznymi i powodują z kolei dalszy napływ informacji. Kiedy nie sposób już dalej kontrolować napływu informacji, dochodzi do ogólnego załamania spokoju psychicznego i celu społecznego. Bez barier antyinformacyjnych ludzie nie wiedzą już, jak odnaleźć sens we własnym doświadczeniu, tracą zdolność zapamiętywania i trudno im wyobrazić sobie rozsądną przyszłość. Main Postman, Technopol, triumf techniki nad kulturą. Dzień dobry Państwu, z tej strony Rafał Górski, kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość? W ramach tygodnika Spraw Obywatelskich dzisiaj Państwa i moim gościem jest pan Krzysztof Marcyński, ksiądz, profesor uczelni, doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie z nauk o komunikacji społecznej i mediach w Instytucie Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, student Neila Postmana, współautor książki Dziecko w mediach. Dzień dobry panie profesorze. Dzień dobry panie Rafale, dzień dobry państwu, witam serdecznie. Cieszę się, że mogę porozmawiać o niezwykłym człowieku i nauczycielu, medioznawcy Neilu Postmanie. No właśnie, też przyznam się państwu szczerze, że od kilku lat próbuję znaleźć kogoś w Polsce, z kim mógłbym porozmawiać o Postmanie. Uważam, że te książki, które ukazały się na rynku polskim, między innymi Technopol, o którym dzisiaj będziemy rozmawiać. Mam nadzieję, że panie profesorze, kiedyś jeszcze będziemy mogli porozmawiać o książce Zabawić się na śmierć. Tak, tak, to bardzo chętnie, chociaż dzisiaj, no mówię, nie chciałem tego mieszać, tylko skupić się na tej jednej, pierwszej, Technopol. No i proszę Państwa, tak się szczęśliwie złożyło, że odkryłem naszego gościa i okazało się, że ten gość właśnie, pan profesor, był studentem Neila Postmana. Za chwilę o tym może więcej, natomiast zacznę od takiego pytania, czym jest Technopol, bo w książce Postmana taki cytat odnajdujemy, to co pisał o nim Postman. Innymi słowy, Technopol to totalitarna technokracja. No więc czym jest ten Technopol? Tak, panie Rafale, no Technopol, tak, to słowo będące niemalże pseudonimem Neila Postmana, tak bym powiedział. Pyta pan, co ono oznacza? Dobrze pan to ujął. Bardzo wiele. To jest słowo, które kryje w sobie i historię, i rozumienie, i stan świadomości, i stan kultury. Ale po pierwsze, Technopol jest to taki etap w rozwoju cywilizacji, w rozwoju kultur, na którym technika triumfuje nad kulturą właśnie. On jest solowy, to jest solo. Tam nie ma żadnych rzeczy rywalizujących w nim. Wszystko musi być podporządkowane technopolowi, czyli właśnie technice totalitarnej. To czas w dziejach świata i społeczeństwa, w którym to technologia staje się dominującą siłą kulturową, właśnie kształtującą niemal każdy aspekt ludzkiej aktywności i myślenia.
My żyjący w epoce właśnie technologii, technopolu sztucznej, a zarazem silnie sztucznej inteligencji, właśnie myślimy, że zawsze tak było i być może trudno nam sobie wyobrazić inny świat, inne społeczeństwo, szczególnie myślę tu o młodych ludziach, a jednak kiedyś długo, długo trwała epoka, w której to narzędzie w żaden sposób nie górowało nad kulturą, nad wartościami, nad humanizmem czy celami społeczeństwa, nad religią. W technopolu natomiast wartości, cele społeczne, potrzeby człowieka obracają się wokół postępu technologicznego i tego wszystkiego, co technika przynosi, a przede wszystkim efektywności. Po drugie, technopol to nie tylko etap w dziejach świata, ale to także styl myślenia i życia. Technopol to styl myślenia i życia. Polega on między innymi na poddaniu się silnej dominacji technologii nad naszą codziennością. Technologia panuje nad codziennością, nad człowiekiem i nad wszystkimi rzeczami, którymi człowiek się zajmuje. Polega ona na bezkrytycznym akceptowaniu i przyjmowaniu nowych technologii bez zastanowienia się nad ich wpływem na kulturę, politykę i relacje międzyludzkie. Tutaj właśnie Postman był o tyle ciekawym człowiekiem, że on nie pozwolił tej technice, technologii, technopolowi przejść obojętnie. To jego jedna z ważnych cech, krytyczne myślenie wobec kultury, wobec technologii. Mówiąc inaczej, ten technopol, o którym rozmawiamy, to triumf techniki. Dziś byśmy powiedzieli mocno, bo one dominują, triumf algorytmów. Sztuczna inteligencja nad kulturą, czyli światem wartości, naszych przekonań, obyczajów, nad naszym językiem. To zatem bardzo aktualne zjawisko. Czyli mówiąc krótko, to właśnie, jak pan to ujął, to jest totalitarna technologia. Ona nie lubi konkurencji. Był etap w historii cywilizacji, w historii świata, kiedy technika szła równo z tradycjami. Wcześniej kultura narzędzi, gdzie to kultura decydowała, jakie narzędzia i jakie techniki mogą znaleźć się w danej kulturze, bo to tradycja, bo to filozofia, bo to teologia wyznaczała pewne kierunki życia i sensu życia i tylko taka technika się w nich znalazła, która była podporządkowana i pasowała do tego. W technokracji to mamy na równi, idzie technologia, wynalazki technologiczne i równolegle idzie tradycja, idzie filozofia, idzie teologia, ale w technopolu to już jest koniec rywalizacji, to już jest totalna dominacja. To ona dyktuje warunki życia. I słusznie, jak mówią niektórzy współcześni też naukowcy, badacze technologii, sztucznej inteligencji czy mediów społecznościowych, gdzie twierdzą, że media społecznościowe na przykład, czy smartfony, to nie są tylko technologie czy narzędzia komunikacyjne. One po prostu dyktują styl naszej komunikacji, styl naszych zachowań, styl życia, czyli to są technologie, które jakby kształtują nasze zachowanie, naszą kulturę. I tutaj nie da rady inaczej funkcjonować, jak poddać się temu, co ta technologia zarządza i od nas żąda. No właśnie, bo jak pan odpowiadał na to pytanie, to przypomniał mi się John Gray, filozof brytyjski, który w Słomianych psach, bardzo państwu polecam tą książkę, powiedział coś takiego, takie zdanie, które cały czas gdzieś mi brzmi w głowie. Technologia nie słucha niczyich rozkazów i to bardzo dobrze rezonuje z tym, o czym pan mówił i o czym pisał Postman. A przechodząc do codziennego życia, Postman napisał też w książce Technopol: ludzie bez większych protestów godzą się być narzędziami własnych narzędzi.
Proszę podać jakieś trzy przykłady z życia, które najmocniej Pana dzisiaj poruszają i są dowodem na to, że Postman miał rację. Tak, to ciekawe w ogóle, bo trzeba mieć świadomość, że Neil Postman, on reprezentuje taką perspektywę badawczą, która nosi nazwę ekologia mediów, media ecology. To zresztą kierunek studiów, który on stworzył na New York University. Właśnie sam mogłem być uczestnikiem tego kierunku. On to założył w 1971 roku i warto wiedzieć, że to jest uczeń Marshalla McLuhana, a więc tą całą schedę, dziedzictwo McLuhanowskie przejmuje i rozwija dalej w swoich książkach i w swoich prelekcjach, na które był chętnie zapraszany. I właśnie ta perspektywa ekologii mediów to jest taka perspektywa, która patrzy na media jako na technologie, które kształtują nasz świat, nasze środowisko. Stąd ekologia, ekos, środowisko, dom. My się dzisiaj poruszamy w środowisku mediów. Te media na nas wpływają, my wpływamy na mediach i nasze życie funkcjonuje, obraca się, moglibyśmy powiedzieć, nie tyle w przyrodzie, nie tyle w naturze, co w nowym środowisku, jakim jest środowisko mediów, środowisko technologii, stąd też Technopol dalej. I każde z tych narzędzi, każde z tych technologii kryje w sobie pewną ideologię. Znaczy narzędzia, technologie nie są neutralnymi przekaźnikami, na przykład informacji w przypadku technologii komunikacyjnych. Każda technologia zawiera w sobie pewne nachylenie ideologiczne, pewien pomysł na przykład gromadzenia informacji i przekazywania informacji. Telewizja będzie inaczej przekazywała informacje niż radio, a tę samą informację, ale rządzi się innymi prawami, kryje w sobie pewną ideologię, pewien pomysł na ten przekaz informacji. I tutaj korzystając z jakiegoś przykładu właśnie w tym środowisku mediów, tego technopolu, w którym żyjemy, to na pewno na pierwszym przykładem będzie, nie będzie to oryginalny przykład i odosobniony, ale bardzo symboliczny i dzisiaj dominujący, to jest telefon, a bardziej smartfon, czyli mądry telefon. W cudzysłowie mądry, bo tu widzimy już, jak technopol zmienia znaczenie słów. On nadaje słowo mądry telefonowi, technice pewnej. Telefon to dziś bez wątpienia narzędzie, które jest czymś o wiele więcej niż narzędziem, na to bym chciał zwrócić uwagę, a którego my ludzie jesteśmy sami narzędziami. To bardzo ważne, co tu się dzieje. Narzędzie typu sztućce na przykład, po zjedzonym obiedzie odstawiam na bok, czy do zmywarki, czy wrzucam do szuflady, potem umyte i czyste, aby je znowu wykorzystać, ale do tej pory kolejnego wykorzystania leżą sobie w ciemnej szufladzie. Natomiast telefon, smartfon to jest narzędzie, które nie pozwala się odłożyć do szuflady, do ciemnej szuflady. To jest narzędzie, które dzisiaj zrosło się już z człowiekiem. Można powiedzieć, że dzisiejsza antropologia, czyli nauka o człowieku, nie jest w stanie mówić o nim bez smartfona, który niejako stał się integralną częścią komunikacji człowieka, więc przylepił się niejako do jego natury. Trudno dziś określić, kto jest z nas uzależniony, kto z nas jest uzależniony od telefonu, bo większość z nas korzysta z niego wiele razy w ciągu dnia. I to korzystanie z niego zabiera bardzo dużo czasu i to właśnie z telefonów, z coraz to nowszej generacji technologicznej smartfonów my nieustannie korzystamy, bo tam zamknięte są nie tylko jedna funkcja czy dwie funkcje narzędzia, ale tam jest zamkniętych wiele narzędzi, które spełniają ludzkie potrzeby.
A więc pierwszy symbol technopolu, tego, że narzędzie nas również w jakimś sensie wykorzystuje, nie chcę wchodzić tutaj w szczegóły, cały system, nie wiem, zostawiania śladów elektronicznych, cyfrowych, ale to kolejny duży, ważny temat. Natomiast drugi przykład takiego narzędzia, którego jesteśmy sami narzędziami, to bardzo ciekawe, bo to też o tym mówi w Technopolu Neil Postman, ale też o tym mówi Lewis Mumford, człowiek, który też w jakimś sensie należy do mistrzów Neila Postmana. To Nowojorczyk, starszy od Postmana o ponad 30 lat, o bardzo zbliżonych poglądach do Neila Postmana. Mówił on o czymś takim jak zegar jako uczasowienie życia człowieka lub automatyzacja codzienności. Widzimy dzisiaj, jak zegarek stał się też integralną częścią naszego wyposażenia. Na nadgarstku nosimy smartwatche czy inne telefony, które inne zegarki, które nie tylko nam służą do tego, aby odczytać czas, ale właśnie to odczytanie czasu, czyli wymyślenie zegara, ma bardzo ciekawą historię. Ten Lewis Mumford miał na myśli przede wszystkim to, co z człowiekiem, mówiąc kolokwialnie, zrobił zegarek. Zegarek, jego zdaniem, jest to mechanizm, który w określone ramy wkłada czas. Inaczej żyliśmy my ludzie, gdy nie mieliśmy przy sobie zegarków, kierowani rytmem natury. Inaczej, gdy ten zegarek pojawił się na ratuszu miasta jako jedyny zegar dla całej społeczności miasta, a jeszcze wcześniej, bo zegar był wynaleziony i to warto wiedzieć, benedyktyni wynaleźli go i zainstalowali w swoich zakonach, w swoich klasztorach po to, aby odmierzał systematycznie i równo czas modlitwy. Ale nie spodziewał się, że on zawiśnie właśnie na wieży ratuszu i będzie odliczał czas rynku, czas ekonomii, czas biznesu, czas sprzedawania i handlowania. I ten zegar zaczął właśnie strukturyzować nasze życie. To przez zegarki mamy określoną rutynę dnia, pracy, jedzenia, odpoczynku, snu. Na przykład często dzisiaj niektórzy jedzą nie tylko dlatego, że im się chce jeść, ale dlatego, że właśnie wybiła godzina 13 i czas na lunch albo 12. To właśnie zegar w jakimś sensie dyktuje nasze zachowania i nasze decyzje. Oczywiście dziś to nieuniknione, by tak żyć, ale zdecydowanie poniekąd jesteśmy narzędziami zegarka, kierowani na co dzień przez określone ramy czasu. A trzeci przykład, skoro panie Rafale prosił pan o trzy przykłady, to może powiem tak trochę wymijająco, bo ogólnie technika wykorzystywana do działań wojennych, czyli do zabijania ludzi. Mam tu na myśli szeroko pojętą technologię wojenną, gdzie człowiek wymyśla technologię, która niszczy ludzi, która niejako niszczy jego samego. Byłoby przynajmniej kilku medioznawców, którzy do czasu wojny, czy to pierwszej, czy drugiej, byli fascynatami techniki, a po wojnie zmieniali na ten temat właśnie jej zastosowania, zmieniali zdanie. To między innymi Harold Innis, to też jest w jakimś sensie inspirator czy źródło dla Neila Postmana, Harold Innis, Kanadyjczyk z pochodzenia, który był przez jeden rok na wojnie światowej, potem 7 miesięcy leczył się w Anglii, leczył ranę powojenną w nodze, a do końca życia traumę i depresję tego uczestnictwa w wojnie. Po wojnie zmienił zdanie na temat techniki stosowanej do działań wojennych, do niszczenia ludzi. To był wspomniany już też Lewis Mumford, który po zastosowaniu bomby atomowej w Hiroshimie i Nagasaki i utracie syna na wojnie, podobnie zmienił zdanie na temat zastosowania ludobójstwa do działań wojennych. Ona sama nas zjada. Wykorzystanie bomby atomowej uznał za upadek moralny świata, Lewis Mumford.
Czyli mówimy tu o technice stosowanej w I i II wojnie światowej. A co dopiero powiedzieć o technice współczesnej, która jest stosowana w wojnie i to za naszymi granicami, tuż obok nas, niedaleko. Także w zakresie wprowadzenia dezinformacji. Technika służy też tej wojnie informacyjnej. Technika źle przez nas wykorzystana może nas zabijać, zarówno ta w telefonie na co dzień, jak i ta stosowana na szeroką skalę, skalę międzynarodową w działaniach wojennych. To może tak, dając te dwa konkretne przykłady, telefon i zegarek, a druga technologia wojenna szersza, ale ją też możemy sobie łatwo wyobrazić i skonkretyzować. Idąc dalej, zacytuję kolejny raz Postmana. Napór wieku nauki doprowadził do tego, że utraciliśmy zaufanie do naszych systemów przekonań, a co za tym idzie, i do samych siebie. Wśród pojęciowego gruzu pozostała jedna rzecz niewzruszona, w którą można było wierzyć: technika. Proszę o komentarz do tych słów. O, słucham, jak pan przedstawia te jego fragmenty z książki. Pisze bardzo, bardzo konkretnym językiem, ale też widzimy, jak prowadzi myśl bardzo logicznie, z konkretnymi przykładami, ale też z aplikacją do konkretnych przestrzeni naszego życia. Choć zarzucano mu, że nie stosuje może metody naukowej, nauk społecznych w swoich poglądach medioznawczych czy w swoim warsztacie metodologicznym medioznawcy, ale to samo zarzucali marszałowi McLuhanowi, od którego liczy się wprowadzenie właśnie kierunku komunikacji, badań nad komunikacją do uniwersytetów. A on, jakbyśmy poczytali jego książki, marszala McLuhana, to widzimy, że to jest rodzaj pewnej mozaiki intelektualnej czy kolażu intelektualnego, który, jak on sam określa, tak jak traktuje pewną rzeczywistość, którą bada, jak safe, do którego się dobiera z różnych stron i próbuje ten sekret w sejfie odkryć. Neil Postman jest jego uczniem, spadkobiercą w jakimś sensie, kontynuatorem, i on też przejął pewien styl marszala McLuhana, choć zupełnie inny, ale też właśnie taki narracyjny i bardzo, bardzo konkretny. To do tych słów, po pierwsze w słowach tych Neil Postman sugerował, że w wyniku rozwoju nauki i technologii doszło do osłabienia zaufania do tradycyjnych systemów przekonań i wartości. I ta technologia zdobywała więcej miejsca, wyższą pozycję w kulturze, a ostatecznie w technopolu wszystko jej zostało podporządkowane, ona zasiadła na tronie króla, a jeszcze więcej po prawicy Boga, to zaczęliśmy kwestionować dotychczasowe normy moralne, właśnie kiedy ta technologia zdobyła taką pozycję. Kwestionować dotychczasowe normy moralne, religijne oraz społeczne, ponieważ te nowe odkrycia naukowe, nowe badania często stawiają je w nowym świetle lub podważają ich ważność. Nie? Że na przykład penicylina, a nie modlitwa, uzdrawia ludzi. Po drugie, Postman często ostrzegał przed wyręczaniem człowieka przez technikę, w rezultacie czego tego wyręczania znikają w nas konkretne umiejętności, na przykład takie jak kreatywność, refleksja, wiara w świat duchowy, moralność. Właśnie im więcej oddajemy tego pola życia technice, technologii, tym właśnie zanikają w nas konkretne umiejętności. No,
przypominam sobie taką sytuację, jak jedna ze studentek na zajęciach zapytała Nila Postmana, bo on określił się jako, no, używa komputera o tyle, o ile potrzeba. Ona mówi, no jak to o ile potrzeba? No przecież to jest podstawowe narzędzie w ogóle nauki, pracy i życia. No on tak spojrzał na nią, zatrzymał się, miał taki styl właśnie refleksyjny, reflektowania o kulturze, o technice, o technologii. Mówi, wie pani, tak, jest to dominujące dzisiaj narzędzie, czy technologia w naszej kulturze, w naszym technopolu, ale wie pani, im więcej oddam siebie temu narzędziu, tym więcej, tym mniej jest mnie. Im więcej będę komunikował z komputerem, tym mniej będę komunikował z człowiekiem. Im więcej będę komunikował z komputerem, tym bardziej rozwiną mi się umiejętności komunikacji z komputerem, a mniej komunikacji z człowiekiem. Dlatego mówię, że tyle o ile, bo chcę i zdobywać umiejętności komunikacji z komputerem, ale nie chcę zatracić i ciągle chcę rozwijać umiejętności komunikacji z człowiekiem. I w tym kontekście po trzecie właśnie w wyniku dominacji techniki bardziej człowieka interesują fakty, badania, statystyki, a znacznie mniej treści czy kwestie filozoficzne, religijne, tradycyjne, filozofii życia. Właśnie w technopolu nie ma pytania o sens życia, nie ma czasu, nie ma... Technopol produkuje informacje, tony informacji, z którymi nie potrafi sobie człowiek poradzić. No w efekcie właśnie tego zagadnienia technopol, on nie zajmuje się tym, czego nie można zweryfikować, policzyć. To jest traktowane drugorzędnie, czyli jako sprawy niższego rzędu. Po czwarte, skoro utraciliśmy zaufanie do naszych systemów przekonań, a co za tym idzie i do samych siebie, technika, czyli technologia, technopol staje się jednym z niewielu stabilnych punktów odniesienia, w który można jeszcze wierzyć. Jeśli wyparło się wszystko, wyparliśmy przez technopol, wyparł wszystko, to on staje się jedynym punktem odniesienia. Jest to wynik tego, że technologia często postrzegana jest jako obiektywna, oparta na faktach i dowodach, a jej osiągnięcia są widoczne, mierzalne, precyzyjne, konkretne. Nie tyle liczy się rzeczywistość, co liczy się pomiar narzędzia. Postman pisze w swojej książce o takiej sytuacji, że na wykładzie student zauważa i komunikuje, że jest gorąco bardzo w tej sali. Postman mówi tak, że jest tutaj 92 czy 94 stopnie Fahrenheita, a on mówi, o no właśnie, jest 94 stopnie Fahrenheita ciepła, to dlatego tak tu gorąco. Czyli my odnosimy, czyli naszą rzeczywistość weryfikujemy nie tyle z osobistego doświadczenia i z tego, co się dzieje, tylko z tego, co nam technologia powie. My wierzymy technologii czy jej wynikom jak opatrzności Bożej. Dlatego ona jest kojarzona właśnie z cechami boskimi. Ona jest wszędzie, ona jest wszechpotężna, ona jest wszechwidząca, kamery społeczne i wszystko, wszechwiedząca, big data i artificial intelligence. I stąd te wszystkie atrybuty boskie, które bardzo dobrze wydaje się spełnia. Ale tu trzeba pamiętać, że wiara w technikę może być zarówno źródłem bezpieczeństwa, o tyle, kiedy jest właśnie, zarządza nią pewna myśl, pewna świadomość tego, o co w życiu chodzi, świadomość tego, kim jest człowiek. Jeśli człowiek jest wyższą formą białka li tylko, a nie na przykład światem psychiki, światem swoim odczuć, wartości,
lęków i odwagi, światem swojego ducha, no to, to ona się wtedy staje zagrożeniem, jeśli tylko człowiek jest nie wyższą formą białka, no to, to ona tutaj jest tym bardziej dominująca i boska i może być właśnie to ślepe zaufanie w nią, gdzie nie poddajemy krytyce niczego, tylko ona już jest arbitrem naszego życia i śmierci. A tutaj z kolei przyszło mi, przypomniałem sobie o tym, o czym wspominał mi nieżyjący już Marek Głogoczewski w etosie bezmyślności. Bardzo Państwu polecam taką książkę, etos bezmyślności. I Marek kiedyś powiedział mi o tym, że przeczytał już nie, w latach 80. Ja nie mogłem się doszukać źródła jakiegoś takiego naukowego. Przeczytał, że Martin Heidegger napisał w swoim testamencie, że przed samobójstwem spowodowanym utratą kontroli nad technologią może nas uratować ewentualnie tylko Bóg. Tak sobie to zapamiętałem, bo faktycznie patrząc na rzeczywistość wokół, to ja mam taką refleksję, że tylko jakiś cud nas może uratować przed tym samobójstwem. A panie profesorze, idąc dalej, pan był uczniem, pan był studentem Postmana. Jaki on był jako człowiek? Coś już pan wcześniej powiedział, ale jakby pan mógł tutaj rozwinąć się przy tym pytaniu. Był wielkim humanistą. Znaczy, jak zobaczyłem go po raz pierwszy, zobaczyłem styl, w jaki on uprawia naukę, styl, w jakim jest profesorem, z wielkim autorytetem. On studia kończył na Columbia University w Nowym Jorku. To słynny, znany, bardzo prestiżowy uniwersytet. I potem zaraz po skończonych studiach, pracy też przez kilka lat w szkole średniej dostał angaż, czy został zatrudniony na New York University, na Uniwersytecie Nowego Jorku. To jest prywatny, największy uniwersytet Stanów Zjednoczonych. Nie na tym State University of New York, tylko New York University. I tam był wykładowcą i twórcą, współtwórcą, jak wspomniałem, właśnie tego kierunku ekologia mediów. On doszedł do wniosku, że musimy studiować, reflektować media jako pewne środowisko, w którym człowiek dzisiaj się znalazł i przez które to środowisko doświadcza życia, doświadcza świadomości tego, czym jest życie, czym jest świat, czym są poszczególne przestrzenie życia. No jak patrzyłem na niego, jak on uprawia właśnie naukę, czy jak jest profesorem, jaki styl tego ma, no to po pierwsze on bardzo był człowiekiem refleksyjnym, reflektował, myślał, lubiał myśleć nad tym, co się dzieje, stawiać pytania. Jego wykłady z nimi to był styl taki perpetetycki, nie tyle chodzący po klasie, on chodził, myśmy siedzieli, patrzyli się na niego, a on zadawał pytania. On doprowadzał nas, czy przekazywał wiedzę właśnie tą formą zadawania pytań. To było bardzo aktywne, ale też stawiające w jakimś sensie problem. I on wiedzę przekazywał pytaniami. Pytanie za pytaniem. Pytanie za pytaniem. Aż doszliśmy do odpowiedzi, która satysfakcjonowała nas. I często właśnie to był jego styl. Druga rzecz, to bardzo on chciał ze swoim myśleniem dotrzeć do ludzi. On nie chciał pisać do szuflady. On nie chciał mówić do szuflady.
Pamiętam też jego przemówienia, pamiętam jego styl prowadzenia wykładów, ale też możemy to zobaczyć z jego książek. To jest z jednej strony bardzo narracyjny styl przedstawiania pewnych kwestii, pewnych teorii. On się dzieli myśleniem, on się spotyka z czytelnikiem w książkach, tak jak spotykał się ze studentami czy odbiorcami na wykładach czy konferencjach, prelekcjach. A więc on z tym dociera, on chce dotrzeć z tą świadomością do ludzi. Trzecia rzecz, to był bardzo, bardzo zorientowany na drugiego człowieka. Pamiętam, że omawiałem z nim swoją pracę doktorską, która polegała też w dużej mierze na tym, żeby przeanalizować media jako środki przekazu informacji czy komunikowania właśnie w perspektywie polityki informacyjnej Kościoła czy przekazywania Ewangelii dzisiaj. I także ten mój doktorat właśnie polegał na tym, że przez te teorie Marshalla McLuhana, Nila Postmana o mediach, jak się ma temat właśnie głoszenia Ewangelii czy przekazywania, komunikowania wiary. I pamiętam, przychodziłem do niego na spotkania. Był też bardzo otwarty na to, żeby z nim rozmawiać. Ja chciałem z nim ten doktorat, zresztą w tej koncepcji doktoratu bardzo mocno ze mną uczestniczył. No i pamiętam, wchodzę do niego do gabinetu. On wstaje zza biurka, tradycyjny telefon na biurku. Wstaje za biurka, podaje rękę, zaprasza do tego, żeby usiąść. Pyta się, jak się czuję, jak mi się tutaj dojechało dzisiaj z miasta. Uniwersytet Nowego Jorku jest na Greenwich Village, w bardzo pięknym miejscu położony. I takie bardzo, bardzo takie humanistyczne pytania, po czym dopiero przechodził do merytorycznych spraw, czy do pytań, które ja mu stawiałem w związku z moją pracą. W związku z tym, że chcę tu podkreślić to, że był bardzo taki zorientowany i ciekawy człowieka, ciekawy jego myślenia, jego reakcji, jego odpowiedzi. Zresztą pamiętam też same wykłady, to one gromadziły ludzi z różnych stron świata. No i on traktował bardzo po partnersku każdego studenta, ale po partnersku w takim znaczeniu, że mając przed sobą ludzi, którzy byli z różnych stron świata, on miał przy okazji dostęp do pewnych, nie wiem, na przykład systemów medialnych danego kraju, się dopytywał o to. Miał przed sobą ludzi, którzy mają pewną kulturę komunikacyjną w swoim kraju czy w swoim regionie. On o to dopytywał, był ciekawy, z pierwszej ręki informacje zbierał i bardzo też za to był wdzięczny i ciekawy tego, co kto powie. No i oczywiście no, ikona dzisiaj, jeśli chodzi o ekologię mediów i właśnie to myślenie o tym, jak media wpływają na człowieka i jak człowiek wpływa na media, jak to środowisko tworzy, co z tego wynika, jakie nowe gatunki medialne pojawiają się w tym środowisku, co te gatunki medialne robią z tym środowiskiem. Zawsze tłumaczył nam, że jak wchodzi nowa technologia do kultury czy w środowisko medialne, to nie jest tak, że mamy tą dotychczasową kulturę czy środowisko medialne plus tą nową technologię, ale to narzędzie technologiczne, ta technologia zmienia kulturę w jakimś sensie. Tak jak kropla czerwonego barwnika wpuszczona do szklanki z wodą nie zostaje na dnie i mamy wodę i krople czerwonego barwnika, ale ta kropla czerwonego barwnika zmienia całą tę wodę. I podobnie narzędzia, technologia, a tym bardziej Technopol. Toczy się wojna z gotówką. Prowadzą ją banksterzy, rządy i korporacje. Likwidacja gotówki to odebranie ci wolności wyboru. To wykluczenie tych, którzy nie chcą lub nie mogą korzystać z kart. To kontrola i inwigilacja tego, co robisz.
Małymi krokami zabierają ci wolność. Za kilka lat będziesz uzależnionym od państwa i banksterów, 100% kontrolowanym, nowoczesnym niewolnikiem. A jeśli będziesz niewygodny dla władzy, to twoje konto zostanie po prostu zablokowane. Bądź czujny. Gotówka to wolność. Bronimy gotówki przed likwidacją. Wejdź na brońgotówki.pl i pomóż nam. Bardzo sugestywne to porównanie z kroplą i wodą. Panie profesorze, Instytut Spraw Obywatelskich od roku, dwóch, a właściwie od kilku lat postuluje wprowadzenie edukacji technologicznej do szkół. Tak, my się często powołujemy w tych postulatach na właśnie Postmana, że nie chodzi o to, żeby uczyć dzisiaj młodzież kompetencji cyfrowych, jak chcą korporacje, które uzależniają młodzież, dzieci, ludzi od, mówiąc ostro, ćpania cyfrowych urządzeń. Mm-hmm. Tylko chodzi o to, żeby o takie kwestie, o których dzisiaj właśnie rozmawiamy. Jednym z naszych działań w ramach kampanii obywatelskiej Ratuj dzieci przed telefonami jest postulat, żeby ministerstwo wprowadziło, rząd wprowadził odgórny zakaz telefonów w szkołach. Ministerstwo odpowiada, że szkoły powinny same sobie te sprawy regulować. My z kolei dostajemy informacje od nauczycieli, że część z nich się boi sama tego regulować w szkołach dyrektorów, bo jeden rodzic się znajdzie, który będzie straszył pozwem do sądu, że to jest wbrew prawu. Dlatego jest potrzebny ten zakaz. Tak przynajmniej nam się wydaje. Jednocześnie Europę zalewa takie tsunami wprowadzania tych zakazów i przechodzenia jednak odchodzenia od takiej cyfryzacji zupełnie wszystkiego i całych szkół masowo. Jestem ciekaw, jak pan podchodzi do cyfryzacji polskich szkół i do tego, co dzisiaj właśnie smartfon z dziećmi robi i co z tym zrobić w ogóle. No właśnie, słyszymy, że trochę powiem tak, mleko się rozlało. Jeśli chodzi o, no to jest konsekwencja technopolu i konsekwencja też tych technologii, które wprowadzamy, w tym wypadku technologii komunikacyjnych, a konkretnie smartfona, że mleko się rozlało w znaczeniu moment introdukcji, wprowadzenia tego narzędzia, niepostrzeżenie wymknął nam się spod kontroli. To znaczy, zostaliśmy w jakimś sensie wszyscy uzależnieni od tego narzędzia, czy od internetu, czy od telefonów, smartfonów, w tym znaczeniu, że wiele przestrzeni naszego życia jest od nich uzależnione. I w tym wypadku trudno się wycofać całkowicie, bo to już poszło za daleko i pewne sprawy są już poza nami. Technopol idzie, to jest bezwzględna siła. I my, jedną z cech technopolu jest to, że on jakby niepostrzeżenie, on nas w jakimś sensie znieczula, bo tak jesteśmy zafascynowani jakimś wynalazkiem, technologią, że my koncentrujemy się na tym, co ta technologia nam daje, a nie zajmujemy się tym, co ta technologia nam zabiera. To, co w tym pierwszym też, w tych pierwszych cytatach, fragmentach z książki pan przytaczał. Postman nazywał takich ludzi jednookimi prorokami, czyli ci, którzy widzą w technologii tylko błogosławieństwo, tylko super konsekwencje. Tak, technologia, smartfon, telefon komórkowy ma bardzo dużo pozytywnych stron i ma bardzo dużo praktycznych, ułatwiających nam życie funkcji. To bardzo dobrze.
Ale z drugiej strony nie patrzymy i nie reflektujemy tego, co nam smartfon zabiera, albo jakie ma ciemne strony w sobie. Postman to też nazywał, że technologie mają coś w sobie z przyjaciela i z wroga. Coś nam dają, coś nam zabierają. My zachłyśnięci jesteśmy tym, co nam dają i dlatego nie widzimy tego, co nam zabierają. Postman mówi, ja jestem tym, który nie neguje pierwszego, ale mocno reflektuje to drugie. I zachęca też wszystkich, aby na tę drugą stronę technologii patrzyli. I w jakim sensie faustowski kontrakt, on to nazywał, czyli ja ci dam wszystko, weź tą technologię, ty mi tylko oddaj duszę, jak u Fausta. I trochę mamy do czynienia, czy nie trochę, ale właśnie w internecie i telefonii, smartfonach, w edukacji. Jakie jest moje zdanie? To pójdę po linii Postmana. On bardzo doceniał edukację, ale edukację traktował jako czas, jako środowisko, jako miejsce budowania swoich społecznych relacji, interakcji z drugim człowiekiem. Że edukacja powinna być interaktywna, ale interaktywna humanistycznie, społecznie, relacyjnie. Tu mamy wytwarzać w sobie to, co mówimy, czy nazywamy humanizmem, żeby nie przejść do transhumanizmu, żeby nie utracić humanizmu, to właśnie edukacja, szkoła jest przestrzenią, w której to pielęgnujemy. Przez co? Poprzez współpracę, poprzez rozmowę, sztukę rozmowy, poprzez komunikację interpersonalną, poprzez empatię, którą tak dzisiaj gloryfikujemy i tak o nią błagamy, że brakuje jej, że empatia jest konieczna, że ona nam rozwiąże wiele rzeczy. Jak można ćwiczyć empatię, kiedy odgrodzimy się czy zablokujemy swoje relacje telefonami, narzędziami, gdzie później hejt czy inna forma niszczenia drugiej osoby nic w nas nie robi, bo my nie mamy do czynienia z osobą, my mamy do czynienia z technologią, a technologię nie boli nic. W związku z tym mogę napisać i powiedzieć tam, co mi się żywnie podoba, nie mając świadomości do końca tego, że to ostatecznie wpada w serce i w duszę człowieka po drugiej stronie, który na przykład podejmuje takie czy inne decyzje odsunięcia się, zapadnięcia się w samotność, czy nawet jakieś inne drastyczne decyzje. W związku z tym, moim zdaniem, jako też pedagoga czy wychowawcy, też nauczyciela akademickiego, ja też sam to ze studentami próbuję robić. Ja proszę ich o to, że na przykład na zajęciach, które mam, jedne z, na przykład sztuka wystąpień publicznych, gdzie mówię, że to jest forma komunikacji interpersonalnej, społecznej, gdzie to w kanonie kierunku dziennikarstwa i komunikacji społecznej sztuka wystąpień publicznych jest czymś obowiązkowym, to nie jest do wyboru przedmiot, gdzie przedstawiam to, że to jest jedna z form porozumiewania się między ludźmi, to właśnie proszę, abyśmy maksymalnie odcięli wszystkie dystraktory, a przede wszystkim smartfony, włączyli je na tryb samolotowy i schowali je głęboko do torby, po to, żebyśmy mogli w tych ćwiczeniach, patrząc na siebie i na swoje sposoby komunikowania, odkrywać wszystkie mikroelementy komunikacyjne, które my mamy w sobie, w swojej naturze, w swoich genach, w swoim sposobie naturalnego komunikowania. Chodzi o to, żebyśmy tego nie zagubili, żebyśmy tego nie stracili. W związku z tym też tłumaczę, że teraz będziemy ćwiczyć tą interakcję maksymalnie personalną, stąd telefony są nam niepotrzebne. Ale na innych zajęciach proszę ich, żeby właśnie na przykład z technologii korzystali, bo potrzebujemy wyćwiczyć pewną taką czy inną rzecz. W związku z tym jako pedagog też, jako nauczyciel akademicki, też dbam o to, żeby trenować
wszystkie umiejętności, które są człowiekowi potrzebne. Tych 8 kluczowych umiejętności dzisiaj potrzebnych w Unii Europejskiej czy w XXI wieku, to ja mówię o takiej 9, kluczowej, może najważniejszej, w fundamencie wszystkich umiejętności, to jest ta umiejętność kontaktu z drugim człowiekiem. Jeśli to będziemy pielęgnować i to wyćwiczymy, to możemy potem używać wszystkie inne narzędzia, ale my wiemy, po co je używamy i jaki jest sens naszego życia i jaki jest sens tego, że ktoś obok mnie siedzi i ze mną rozmawia. Wtedy niejako sama ta hierarchia wartości będzie się porządkować. To tak jak właśnie z rozmową na żywo, komunikacją na żywo. Kiedy z kimś rozmawiamy, to nie używamy telefonu. Chcemy przynajmniej, staram się to robić, ale widzę, że to jest bardzo trudna batalia. Ale właśnie chcę uczestniczyć w rozmowie i ją pielęgnować, i ją ocalić po to, żeby... Na czym polega dzisiaj terapia? No na tym, że idziemy do psychologa i psycholog ma dla nas 50 minut czystego kontaktu humanistycznego, interpersonalnego, że ja wiem, zapłacę 100, 200 czy 300 zł za to, że ktoś mnie słucha. Gdzie ja się poczuję zaakceptowany, słuchany, zrozumiany. I to jest kwestia, gdzie się to namnaża, coraz więcej takich potrzeb mamy. Dawniej załatwiała to przyjaźń, sąsiedztwo, kawa tradycyjna, pamiętam z domu jeszcze, jak moja mama z sąsiadkami spotykały się, dzieci odprawiły do szkoły i spotykały się na kawie, wtedy jeszcze oczywiście bez telefonów, i omawiały wszystkie swoje sprawy, trudności, zmagania i terapeutyzowały się w cudzysłowie i z nowymi siłami wchodziły w życie. W szkole, dlatego mówię, że w szkole podobnie analogicznie w czasie trwania lekcji, czy właśnie w ogóle szkoły jako pewnego systemu radzenia sobie z technopolem, bo tak też Postman w jakimś sensie określa szkołę, mamy się uczyć spotkania ludzi na żywo, interakcji na żywo, rozumienia, wyczuwania ludzi, reagowania na ich słowa, na ich zachowania, na ich reakcje. No i, że tak powiem, też kolejna dziedzina, która jest w obiekcie moich badań, uczymy się kompetencji komunikacyjnej. I wtedy nie powinno się używać narzędzi. W Finlandii, panie profesorze, działa Komitet na Rzecz Przyszłości. To jest taki instytucjonalny model myślenia o przyszłości ponad podziałami partyjnymi, taką bieżącą walką polityczną. W Polsce z kolei mamy Instytut Pamięci Narodowej. Dużo rozmawiamy o historii, co jest zapewne ważne. Natomiast my jako Instytut Spraw Obywatelskich postulujemy powołanie Instytutu Przyszłości Narodowej. Właśnie na wzór tego rozwiązania z Finlandii, bo odnosimy wrażenie, że o przyszłości rozmawiamy mało, a również o tej przyszłości, która nam szykowana jest przez technologię, jak to mówił Lem, zmienną, niezależną naszej cywilizacji. I pytanie, panie Krzysztofie, co pan na to? Czy jest potrzebne myślenie o przyszłości w jakiejś formie zorganizowanej, systemowej? Myślę, że przyszłość to temat niezwykle ważny. Ale nie tylko w takim znaczeniu indywidualnym, właśnie mojego życia, mojej przyszłości, moich decyzji, tego, co ze mną będzie. To nie tylko to również, ale także, jak tu pan wspomniał, właśnie w tym takim znaczeniu społecznym. Tutaj ważna jest, wydaje mi się, no, nie wchodzimy teraz w pewną metodologię pracy tego
załóżmy Instytutu Przyszłości, ale na pewno przyszłość i próby odgadnięcia jej, zachowania się w niej, przygotowania się na nią, to też kwestia teraźniejszości. To też kwestia dobrego rozpoznania tego, co się dzisiaj dzieje, rozpoznania tego, w czym my żyjemy i co się stało, żeby dobrze prognozować przyszłość, żeby dobrze ustalać przyszłość, trzeba też dobrze znać się na teraźniejszości i nie przegapić tego, co się dzisiaj dzieje w społeczeństwie i w świecie i jak to wszystko na nas wpływa. Ale nie wchodzimy tutaj już w samą metodę pracy tego Instytutu, ale jak najbardziej, czy metodologię tego, ale jak najbardziej taka przestrzeń i taka instytucja byłaby potrzebna. Wiele mamy think tanków, instytucji, które zajmują się prognozowaniem, przepowiadaniem przyszłości, odkrywaniem jej na podstawie właśnie tego, co dzisiaj się dzieje. Także jak najbardziej, ale również jestem świadomy tego, to jest też szkoła Nila Postmana, że historia jest nauczycielką życia. Przypominam sobie doskonale, jak przyszedłem na studia, a Postman dał nam lektury do przeczytania na kierunku właśnie media i komunikacja społeczna, w tym media ecology kierunku. I on nam daje lektury, ja patrzę na te lektury i to są lektury ze starożytności, to są lektury ze średniowiecza, to są lektury z oświecenia, to są lektury z renesansu. Mówię, myślę w pierwszej takiej reakcji, no przecież ja tu przyjechałem do nowoczesnego Nowego Jorku, do nowoczesnego uniwersytetu, na nowoczesny kierunek. Ja chcę jak najszybciej zdobyć nowoczesność patrzenia na media i na komunikację. A on mnie uczy tego, mówi, słuchaj, żebyś nie otwierał drzwi otwartych. Ja na szczęście byłem już wcześniej po studiach filozoficznych, teologicznych, w związku z tym wiele tych lektur miałem poza sobą. Dlatego może miałem taką pierwszą reakcję, ale to pokazuje, że dobry myśliciel, dobry naukowiec, dobry prognostyk, dobry prorok, niejednooki, jest prorokiem dwuokim, to znaczy historia i przyszłość, które w jego refleksji spotykają się w teraźniejszości, to jest pewna metoda, którą powinien kryć, jeśli właśnie mówimy o jakiejś instytucie przyszłości. Stąd myślę, że bardzo dobrym miejscem i przestrzenią do kształtowania modelu myślenia i postawy o przyszłości ponad podziałami partyjnymi i bieżącą walką polityczną są też ośrodki edukacyjne i tutaj też mamy i powinniśmy mieć tą przestrzeń do takiego myślenia futurystycznego, ale z tym doświadczeniem właśnie historii i teraźniejszości. No właśnie przykładem dobrej praktyki jest kilka dni temu ogłoszony, wprowadzony do szkół nowy przedmiot o nazwie edukacja obywatelska. Jeśli już gdzieś uczyć społeczeństwa bez podziałów, postawy ponad podziałami politycznymi, to na pewno w ramach na przykład też takiego przedmiotu i tutaj można te różne perspektywy już od lat szkolnych przedstawiać, prezentować i z nimi dyskutować. Ostatnie pytanie. Jak dziś obywatel może stawiać opór technopolowi? Postman w swojej książce przedstawia dekalog bojownika ruchu oporu. U mnie w tej chwili najbardziej rezonuje postulat, w którym Postman mówi o tym, że jeśli ludzie chcą z kimś nawiązać prawdziwy kontakt, oczekują, że ten ktoś będzie z nimi w jednym pokoju. Te ostatnie 3 lata związane z koronawirusem, myślę, że no dość skutecznie nas oduczyły spotykania się na żywo. Mam nadzieję, że ten proces będzie się odwracał, chociaż mam równocześnie duże obawy, że jednak nie, że będzie się pogłębiał. A pana zdaniem, jak dzisiaj obywatel może stawiać opór technopolowi?
No tak, ja sobie to uświadamiam bardzo. No to jest też, a propos, uświadamiam sobie ten ruch oporu. Postman był tego reprezentantem. On był różnie przez różnych ludzi określany, ale jego podstawową regułą tego ruchu oporu było stawianie pytań. Stawianie pytań wobec technopolu, wobec technologii, wobec nowych wynalazków, wobec nowej technologii, która się pojawiała. Między innymi on zawsze mówi, że trzeba postawić sobie bardzo podstawowe, najważniejsze pytanie wobec technopolu i nowej technologii, na przykład, czy danej technologii. Pierwsze, to mówił, postaw sobie pytanie, jaki problem rozwiązuje dana technologia? Na jaki problem ona odpowiada, czy jakiemu problemowi zaradza, daje rozwiązanie? Postaw sobie takie pytanie. Drugie pytanie to, co wspominałem, postaw sobie je i zapytaj siebie, co ta technologia tobie daje, a co ta technologia tobie zabiera? Mówiąc o tym, chcę powiedzieć, że dla Nila Postmana pierwszym najważniejszym antidotum wobec tej technopolu to była refleksja, to było myślenie, które jest dzisiaj nam zabierane i to widzimy idealnie na przykładzie sztucznej inteligencji. Czata GPT, gdzie ty już nie musisz myśleć. Idealna sytuacja, po prostu klasyczny przykład, gdzie już nie musimy myśleć i Neil Postman bardzo mocno mówi o tym, żebyś tego nie stracił, żebyś nie stracił tego pytania, żebyś nie stracił tych odpowiedzi, żebyś zobaczył, jakie niesie konsekwencje, żebyś zobaczył tą przyszłość, o której wcześniej mówiliśmy. W związku z tym on właśnie zachęcał do zorganizowania takiego ruchu oporu walczącego z wszechwładzą techniki. Dlaczego? No bo on mówi, że wszechwładza techniki, technopol, uderza jak w samo centrum człowieka, w samo centrum humanizmu. No go niejako tam dosięga i go od środka po prostu patroszy. I dlatego uczestnicy, mówi, tego ruchu według Postmana to ludzie, którzy właśnie kierują się pewnymi postulatami. Tu jeden z nich pan wymienił i on jest bardzo bliski mi o tym nawiązywaniu relacji, kontaktu z bliskimi, z rodziną, z przyjaciółmi i ta sytuacja jednego pokoju. Ale widzimy też, były różne konsekwencje tego na przykład tej sytuacji COVID-u, gdzie ludzie nie potrafili ze sobą wytrzymać w jednym pokoju czy w jednym mieszkaniu, gdzie to też jest ciekawe zjawisko, które też coś nam mówi o tych naszych kompetencjach komunikacyjnych i kompetencjach relacyjnych, interakcyjnych. Ale te jego postulaty są bardzo ciekawe. To na przykład, że nie kieruje się sondażami, jeśli nie wiem, jakie postawiono pytanie i dlaczego, że wiemy, że każde pytanie ma jakiś w sobie, on mówił bardzo jasno o języku, że język jest technologią, w którym kryje się pewna ideologia. Tak czy inaczej zadane pytanie daje takie, a nie inne odpowiedzi. I dawał przykład tutaj na przykład, kiedy urodził się czy zmarł Jefferson. No i Jefferson zmarł w i proszę napisać rok. Albo drugi rodzaj pytania. Kiedy zmarł Jefferson? A. W 1832 roku. B. W 1936 roku. C. Że to pytanie drugie na przykład już nakierowuje nas na pewną odpowiedź. Jeśli ktoś nie zna odpowiedzi w ogóle, no to pierwsze pytanie, no to będzie strzelał. Natomiast drugim to strzelanie jest bardziej ograniczone, jest łatwiej mu trafić. Czyli, że sondaże mają też pewne nachylenie, sondaże mają swoją
że tak powiem, swoją ideologię i warto jest postawić pytanie w tym technopolu, co to były za pytania, na jakiej podstawie ten sondaż ma takie wyniki, a nie inne. Czy inny postulat, wydajność, to nie jest wcale najważniejszy cel stosunków międzyludzkich. No jeśli postawimy, a to technopol stawia, że wydajność, nie, to jest najważniejsza moneta technopolu. Czyli jeśli to postawimy na pierwszym miejscu, no to my tracimy w ogóle człowieka, tak jak technopol zresztą to robi. Czyli przyrównuje człowieka do maszyny albo więcej. Maszyna jest czymś więcej niż człowiek. Czy postulat tego uwolnienia się od wiary, nie? Że i wierzymy w magiczną moc liczb na przykład. Czy na przykład wierzymy w technopol, który zmiera, właśnie zamienia znaczenia słów. To jest bardzo ciekawe, jak technopol zmienia znaczenia słów. Na przykład odpowiedzialność. Nie? Dzisiaj idziesz do banku, czy idziesz w inne miejsce, gdzie nie można załatwić czegoś bez komputera, bez internetu, no i coś się stało, no to odpowiedzialność dawniej spadała na kogoś bardzo konkretnego. Musimy dotrzeć do tego, gdzie ta nieodpowiedzialność się zaczęła, a dzisiaj odpowiedzialność to jest na komputerach, albo to jest wina komputera, albo nie jest jego wina. Zmiana w ogóle znaczenia słowa odpowiedzialność, nie? Czy tablet, to może taki przykład bardzo, bardzo konkretny, ale zmiana znaczenia słowa tablet. Tablet dawniej to gliniane tabliczki, na którym zapisywano informacje. Jeśli dzisiaj zapytasz przeciętnego młodego człowieka, co to jest tablet, no to on właśnie zmienił znaczenie, bo tabletem dzisiaj jest to narzędzie elektroniczne, które mamy obok smartfona. No ci właśnie bojownicy też, tak powiem, tak jak tu ich nazywamy, nie zgadzają się, by psychologia lub jakakolwiek nauka społeczna wzięła górę nad myśleniem. To on często stawiał to, że myślenie jest bardzo, proszę was o to, myślcie. No i jeśli uniwersytety stracą tę najważniejszą rzecz, do której są powołania, więc uczenie myślenia, no to stajemy się podwładnymi technologii. No i tutaj on wymienia jeszcze wiele, jak na przykład, że no to lekceważenie starszych, nie? Że technopol lekceważy starszych. Technopol jest szybki, technopol ma konkretne wyniki, technopol ma bardzo precyzyjne ruchy, precyzyjne dane i precyzyjne produkty. No nie są w cenie starsi, nie są w cenie ludzie, którzy mają pewne doświadczenie, tradycje, myślenie, mogą nam pewne rzeczy przedstawiać. To, o czym Pan wspominał, nie? Że ta też rozmowa, relacje, lojalność wobec rodziny. Ci ludzie też, którzy walczą, bojownicy z technopolem, to też poważnie traktują wielkie opowieści religijne i nie są przekonani, że nauka jest jedynym systemem zdolnym do wyprodukowania prawdy. Że to nie jest tak, Postman mówi, że tylko to, co się da zmierzyć i zważyć. Nie wszystko. On się na przykład naśmiewa z ilorazu inteligencja, że ten ma 104, a ta 136, bo to tak, te cyfry, tak, to już wszystko wiadomo o tym poziomie inteligencji. Że nie tylko właśnie, że poważnie traktujemy tradycje pewne, bo one niosą jakąś mądrość. Ci, którzy też nie poddają się technopolowi, znają różnicę między sakrum a profanum i nie puszczają oka do tradycji w imię nowoczesności, ale właśnie nie pozwalają temu, żeby technopol, nowoczesność i tylko ona
rządziła naszym życiem. Oni tak, podziwiają inwencję technologiczną, ale nie uważają, że reprezentuje ona najwyższą możliwą formę ludzkich osiągnięć. A już na zupełny koniec, czy może pan polecić jakąś książkę, która w Polsce po polsku jest wydana i która właśnie przydałaby się bojownikom ruchu oporu przeciwko technopolowi? My na pewno to jesteśmy przy źródle, to na pewno. Czyli to jest must read, must have. Technopol Nila Postmana. Myślę tu o całej szkole medioznawców, ekologów mediów. Levinsa, Paula Levinsa, który całą książkę napisał o telefonie, o smartfonie. To jest bardzo ciekawa lektura właśnie z tej perspektywy ekologii mediów, czyli tychże bojowników. Paul Levinson, telefon. I tam jest jeszcze jakiś ciąg dalszy tego tytułu. To na pewno to. Jeśli chodzi o Nila Postmana, to jeszcze na pewno jego kultową tą rzecz, czyli Amusing Ourselves to Death, zabawić się na śmierć, gdzie pokazuje, w jaki sposób ten format infotainment, format zabawowy zawładnął przekazem medialnym. Warto też sięgnąć, teraz nie przytoczę bezpośrednio tytułu, ale warto sięgnąć też do tych, to jest chyba 10 powodów, dlaczego warto zrezygnować z social mediów. 10 powodów, dlaczego warto zrezygnować z social mediów. I to twórca wirtualnej rzeczywistości, on przedstawia tam jako ten, który z jednej strony był zanurzony w cały świat technologiczny, był twórcą pewnych rzeczy, współtwórcą wirtualnej rzeczywistości, pokazuje też, jak technologia, media społecznościowe są technologiami, które sterują naszymi zachowaniami, i tam pokazuje też właśnie wśród tych 10 powodów, dlaczego warto, czy trzeba rzucić media społecznościowe, to dla bojowników wobec technopolu też bardzo ciekawa lektura. No dobrze, w tym miejscu postawmy kropkę. Dzisiaj Państwa i moim gościem był Krzysztof Marcyński, ksiądz, profesor uczelni, doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie nauk o komunikacji społecznej i mediach w Instytucie Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, uczeń, student Nila Postmana. Panie profesorze, bardzo dziękuję za rozmowę. Panie Rafale, ja bardzo dziękuję słuchaczom, którzy nas będą słuchać. No i życzę, abyśmy nie oddali siebie technopolowi, czyli władzy technologii, ale żebyśmy odkrywali piękno swojego człowieczeństwa i tego, jak skonstruowany komunikacyjnie jest cały człowiek. Łącznie od tego wszystkiego, co się w nim dzieje, w jego mózgu, w jego organizmie, ale też pomiędzy ludźmi, bo pamiętajmy, że dobra i wolna komunikacja jest zawsze terapeutyczna. A z Państwem żegna się już Rafał Górski. Kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość w ramach Tygodnika Spraw Obywatelskich już za tydzień we wtorek. Do usłyszenia. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnej audycji Czy masz świadomość? Wszystkich naszych podcastów możesz słuchać na portalu institutsprawobywatelskich.pl oraz na kanałach Instytutu Spraw Obywatelskich w serwisach YouTube i Spotify. Słuchaj, myśl, działaj!